Micha! Niezły odpał, nie? Zobaczcie, to są po prostu zabaweczki. Uwaga, nagrywam! To będzie bardzo komfortowy film, moi drodzy, moje drogie. Robię teraz makijaż na Barbie, trochę uniwersalny. Dzisiaj to trochę taki film, który będzie częściowo vlogowo-backstage'owy, ale będzie bardzo ubraniowy i myślę, że bardzo taki sentymentalno-zabawny. Bierzcie napitki w dłoń i lecimy. Będzie na co patrzeć, więc to nie jest film tylko do słuchania. Drodzy wszyscy, którzy tam tylko uszkiem. Ale możecie najpierw posłuchać. Czy wy też? Cholera was strzela, jeśli chodzi o żółty cienie, żółty kolor. Bo naprawdę trudno o dobry żółty produkt właśnie taki, jeśli chodzi o cienie. Mam tutaj swoją taką, wiecie, tą księgę piękną. Ona mi się fajnie sprawdza. To są fajne żółte cienie, ale żeby żółty na dużej powierzchni pokryć, to lubię dawać bazę pod spód. Ale ta baza jest w plamy. I tak trudno jest z żółtą fajną bazą pod cienie. To jest ten maluszek z Glam Shopu. Bardzo lubię jego odcień, ale cholera, nieważne co zrobię, zawsze mam prześwity. Jak teraz to jeszcze, widzicie, rozklepię na świeżo i przykryję cieniem, będzie tak nawet. Ale to nie jest, wiecie, jeszcze ta pełna satysfakcja. Jak się patrzę tak z daleka, to jest spoko, ale jest dalekie od ideału, więc jak macie myki na dużą powierzchnię żółtego, to dawajcie znać. A pokażę wam, jak teraz będę konstruować rzęsy. Mam sobie taki pojemniczek, to jest taki, wiecie, do wszelakich rzeczy. On jest z Muji, uwielbiam go, bo on jest też bardzo mocny jakościowo. Długo używam rzęs tak naprawdę i też jestem taką trochę sknerą, jeśli chodzi o rzęsy. Muszę wam się przyznać, że wiecie, mam ich dużo, ale zawsze tak strasznie je oszczędzam, bo chcę już tak naprawdę do końca każde wynosić. Nie wiem, tak jakoś mam, słuchajcie, i tyle, no. I pomyślałam, że okej, te są piękne, długie, mogłyby być jako laleczka, prawda? Ale bardziej pomyślałam, że chcę takie, wiecie, wyraźne stronki, więc wezmę sobie takie, o, dwie dupeczki, końcóweczki i one będą moimi tymi tutaj, ja nie umiem lewą ręką. Te moje końcóweczki zrobię, wiecie, w taki sposób i podramiam jeszcze kępusie, no i bardzo chcę nakępczyć sobie na dole. Robimy. Tak to wygląda z tej jednej strony. Celowo nie maluję swoich rzęs, żeby było widać tylko te doczepy. Żeby, no wiecie, ten efekt był najbardziej taki przesadzony, taki właśnie sztuczny, lalkowy. Dlatego też zostawiam kawałki rzęs, jak mi się część z nich popsuje, to odcinam i właśnie mogę sobie takie fikumiku robić. W ogóle Barbie nie była moją ulubioną lalką, wręcz słuchajcie, u mnie w latach 90. w moim Mamelblągu był jeden sklep, gdzie one były, one i klocki Lego, i ja zawsze wolałam klocki. Ja nie czułam tego, dla mnie one były za bardzo kobiece, jakby za bardzo dziewczęce, za bardzo idealne i to mnie odpychało wtedy, ale to, co Mattel od kilku naprawdę ładnych lat robi, rozumiejąc ten kanon, który lalkowo narzucili do zabawy, był i jest toxic, i to, jak różnorodne są też teraz lalki Barbie, super, wszyscy jesteśmy różni, podkreślanie różnorodności, ale nie, wiecie, robienie, udawanie, że ludzie mogą być o linijki, to jest to, ale mnie jara to, że w ogóle Barbie to jest the movie, i jak usłyszałam o tym po raz pierwszy rok temu, to oszalałam, że robią z tego nie animację, tylko film z Ryanem i z Margot, którzy są po prostu the cutest blonde actors in the world. Okazuje się, że mam znacznie więcej różowych rzeczy niż myślałam. Popożyczałam też kilka od mojej asystentki i w ogóle słuchajcie, ten flip phone Nyxa, lusterko. Jestem zakochana. No i nagranie tego filmu zajmie 2 dni, a nie 1, słuchajcie, więc tak, mamy tutaj zestaw do Basic Barbie, tutaj do takiej Barbie, która jest paznokciarą Beauty Guru, tu będzie Matrix, szybkie okulary właśnie, płaszcz i flip phone, tam będzie Diva, w ogóle zobaczcie, Aldo wydało takie perfekcyjne Barbie szpileczki i tą torebeczkę. Musiałam ją mieć,
Zobaczcie, już jest w ogóle, już ją używałam wczoraj, nie mogłam się oprzeć. Tak, tutaj była zestaw do Barbie rejwerki, ale zrezygnowałyśmy. Tutaj z kolei jest Barbie jeansiara, ale z takim kozakiem, w ogóle szpilą. Tutaj jest Barbie brac. Tutaj jest Barbie rollcara z moimi roleszkami. Mój jedyny kask, jaki mam, jest kaskiem różowym. Tu jest Barbie kowbojka i kapelusz od mojego pazmastera. Wczoraj pazy Barbie zrobione, a tutaj ta Barbie, patrzcie. Ta Barbie to jest dopiero sztos. Strój kąpielowy Barbie. Przymierzałam go. Prawda, jest najlepszy. Jest bardzo fajny, wygodny. I jeszcze załatwiamy do tego akcesoria. Jeszcze myślę, jakiś ręczniczek, coś takiego. Makijaż wyszedł super, no ale będę musiała go powtórzyć jutro, bo dzisiaj go zrobiłam, ale tak naprawdę dzisiaj całe planowanie zajęło 3/4 dnia tego wszystkiego. Rozłożenie, sprawdzenie dźwięków i zaplanowanie w ogóle też tych krótkich formatów. Ten taki, hej Barbie! Jutro się witamy i opowiadam wam więcej na ten temat. Jednak siadł niebieski cień, bo jest bardziej cute, bardziej lalkowy, bo różowe włosy. Tutaj mam wszystko przygotowane. Pięknie to wygląda. Zaczęłam od piżamki, słuchajcie. Zarąbista jest ta piżamka z Hemu. Lekki krop. Mam tutaj gacie, bo zawsze na ekranie mam gacie, no tak mam piżamę. Dziwnie się z tym czuję, ale jakoś tak, wiecie. Znaczy dziwnie, bo do piżamy gacie dziwnie, ale przecież jest dzień i pracuję, więc dobrze mieć gacie. I mają takie fajne właśnie spodenki i strasznie mi się to podoba, bo w ogóle ja byłam osobą, która 2 lata temu chyba kupiłam sobie po raz pierwszy w życiu piżamę, bo zawsze używałam jakby starych ciuchów niepotrzebnych, a potem sobie pomyślałam, przecież ja mogę w piżamie czuć się fajnie, tak ładnie. Więc do naszego beżowego domu ta właśnie Baby Pink Barbie piżamka jest po prostu cudowna, więc lecimy z nagraniami. Yeah. No jak zbierać po domu, to się okazuje tak. To było kiedyś kupione do jakiegoś filmu dawno temu. Ta torebeczka autoryzowana, słuchajcie, Barbie, tak mi się spodobała, bo jest tak tandetna i tak zła, że aż świetna. No i miałam taki pilniczek mały wyjazdowy i robimy taką beauty saloon Barbie. O Boże! To jest ten odcień! Nic nie planowane. Do mojej najbardziej wymarzonej Barbie, słuchajcie, mam taki fajny z automatyczną słomką bidonik. Firmowy, słuchajcie, z HM. I zobaczcie ten kombinezon. Ostatnio jestem mega fanką kombinezonów do ćwiczeń. Ja się w życiu nie spodziewałam, że to jest taka wygoda, bo nic nigdy nie roluje się na dół i nic się nie podciąga do góry. I to jest taki komfort. I ten jest zarąbisty, bo właśnie jest taki hot pink. Cieszę się, że mogłam go właśnie tutaj wykorzystać. Idealnie. A los chciał, że mój kask też jest taki hot pink. Yeah. O, tutaj mnie lepiej widzicie w całości. O. Jest naprawdę przyjemny, ma tutaj w ogóle wbudowany stanik ten kombinezon, jakby to jest pełnowartościowy na maksa ciuch. Zobaczcie, to nie są dziurki, tylko takie tu o przeszycia i taki kolorek po prostu. Mega wygodne, wszystko trzyma i w ogóle wszystko na miejscu. A więc tak, ręczniczek, oczywiście jest plażowy, kosiczek z różowymi rączkami, ale patrzcie, ten strój to hit, on jest z Zelandy, z takiego w ogóle grubego materiału. To jest prawdziwy strój kąpielowy i uwaga, hyt, patrzcie na plecy. Całe plecy. Aż mój tatuaż w ogóle widać. Mam tam takiego Batmanka malutkiego i jest tak mocno wycięty. Trochę spadają te ramionczka, bo już go nosiłam kilka dni, ale po prostu jest ikoniczny i czuję się w tym jak zabaweczka. Nawet nie wiedziałam, jak bardzo potrzebowałam takiego słodkiego gadżetu do swoich rzeczy. I moje te niebieskie okulary, które mam już od tylu lat, tak tu siedzą po prostu. Idealne, nie? Jestem ja na wakacje, nie? Ewa, Barbie na wakacje. Sztos. Paweł po długim urlopie. Paweł, wstawaj. Paweł, to jest nasz jednorożec. O Jezu. O Jezu, widzicie, już mu ciężko jest w życiu, ale chciałam tutaj pokazać, jak moje chodaki gumowe, kupione rok temu, spodnie z Berski, które są po prostu tak wygodne, to są jak najlepsze leginsy, tutaj siedzą, tutaj mam po prostu taki basic, ale od mojego pazmastera ten kapelusz robi wszystko, więc stwierdziłam, że ta Barbie kowbojka, jak to ja, będzie miała jednorożca. A nie kucyka. Tak jest. Micha, szanowanko. Te buty, słuchajcie, one są z marki Koi Footwear. Zobaczcie, są takie lekko opalizujące i w
wyglądał jak marzenie. Ten look wymarzył mi się, żeby to była taka Barbie, ale brat, czyli wiecie, no, największa konkurencja, nie? Strasznie mi się podoba, że mają to ombre. I te buty to jest totalny eksperyment i jak na tak wysoki kloc tutaj w ogóle są total wygodne i to jest dla mnie mega zaskoczenie, bardzo pozytywne i brakowało mi czegoś takiego właśnie w jakichś takich mocniejszych stylówkach, więc bardzo się cieszę, że tutaj eksperymentalnie bardzo, a totalnie bardzo chcę je zatrzymać i będę je wykorzystywać. Tutaj mam swoje po prostu krótkie dżinsiki, futerko HM-owe, po prostu taki topik najzwyklejszy różowy, ale tak sfarfutlowany, żeby był krótki, bo brat zawsze były mocno odsłonięte. Moja uprząż, którą sobie kiedyś przywiozłam z Berlina, którą kocham na maksa, z takiego specjalnego winylu. Oksy, które też już mam z poprzedniego sezonu i one tutaj mega siedzą. No i to takie futerko, jak wiecie, ja kocham futerka, mam dużo futerek, czuję się wspaniale w futerkach i ja po prostu jestem człowiek futerko na maksa. Jestem super ciekawa, co myślicie o mnie w takiej odsłonie, bo ja się czuję po prostu doskonale. Te kozaki powinny być nielegalne. Wow. Czuję się naprawdę jak jeansowa królowa. Czuję się jak Barbie, która jest ze świata, co wtedy Justin i Britney ubrali się full jeans, ale to Barbie. Właśnie. Więc to jest ona, słuchajcie. Super, bo wszystko tutaj jest skompletowane z moich original rzeczy. Te okularki pamiętam, że kiedyś dostałam w prezencie i są tak wspaniałe, że czasem jak pasują do jakiejś stylóweczki, to po prostu pasują tak, że są ultra słodkie i bardzo przyjemnie się noszą, mimo że taki trochę śmieszny kształt, ale nie mają też oprawek, tylko to jest taki wycięty kawał po prostu plasticzku. Bardzo fajnie ten pasek opalizuje i słuchajcie, jak go sobie kupiłam z jakiejś sieciówki, to napaliłam się na maksa, ale niestety to, że on tak świeci cyrkoniami, sprawia, że te cyrkonie są bardzo delikatne. No i da się go zakładać tylko na wyjątkowe okazje, a to jest zdecydowanie właśnie taka wyjątkowa okazja. Także tak. To jest torebka, króliczek. Będę teraz Barbie Divą, słuchajcie, nic tutaj nie mam pod spodem, ale mam tutaj o moje futro takie, które mam już od tak mega, mega dawna i ono jest z Moschino, nikt go nie chciał, a polowałam na nie na maksa, jest takie ultra właśnie różowe z tymi łańcuchami, więc jestem taką Barbie Divą i patrzcie na to. Aldo wyszło z kolekcją Barbie, wszystko autoryzowane, Mattela i tak dalej. Zobaczcie, to są szpileczki, które są zapakowane takie jak lalka i są właśnie takie, dokładnie takie jak miała Barbie. Zobaczcie, to są po prostu zabaweczki, totalne zabaweczki, przezroczyste. Moje palce tu będą cierpieć. Jakby nie cierpiały, ja bym totalnie w czymś takim chodziła. W sensie jakby dało się też szybko chodzić, bo słuchajcie, ja mega szybko chodzę. Uwielbiam szybko chodzić, nie potrafię wolno chodzić. No ale to, jak już się ostatnio dowiedziałam, to moja ADHD. Jak mi ktoś każe coś na siłę robić powoli, to naprawdę mi to strasznie dużo kosztuje. Piękne to jest! Zakładamy. A do tego mam jeszcze, słuchajcie, moją taką od lat sprawdzoną, przywiezioną kiedyś z Londynu, Lulu Guinness, torebkę pomadkę, czajcie, to jest torebka, która ma tutaj normalnie lustereczko, do którego możecie pomalować przysłowiowo usta. Telefon się tu nie mieści, ale takie pierdolety typu, wiecie, klucze, jakieś tam chusteczki, jakiś tam ten, to jest okej. Okay. Więc w ogóle niezły odpał, nie? Strasznie ją lubię i jak ją kiedyś zobaczyłam i właśnie, wiecie, Lipstick Monster i w ogóle wszystko, to wiedziałam, że to jest coś takiego mega wyjątkowego i cały czas jest dla mnie super wyjątkowa. Cieszę się, że właśnie też przy takich tutaj realizacjach, moich odpałach, pomysłach mogę z niej sobie korzystać. Diva nie byłaby divą, gdyby nie miała właśnie szpilek i okularów i to są takie kocie z serca. Przepiękne są naprawdę. I oto ona, ledwo stoi, jak widać. Piękne to jest, naprawdę piękne. I jak to się robi, że zawsze się stoi w tym samym miejscu, mimo że cały dzień się nagrywa? Taśma klejąca. Jezus!
Ubrałam się w ten komplecik teraz sportowy. Odwoziłam moją asystentkę też do domu i robiłyśmy ostatnie ujęcie do TikToka takie na zewnątrz. Chciałyśmy właśnie, żeby były takie wieżowce, trochę taki Matrix vibe, ale wiecie, Barbie różowa i tak dalej. Wcześniej tak bardzo zajarana byłam tematem euforii, tych makijaży i tego wszystkiego. To była inspiracja właśnie też taka ze świata filmu i popkultury, ale bardzo mocno makijażowa. Tutaj bardzo ze świata jeszcze, wiecie, takiego nostalgii w ogóle, kiedy jeszcze się było małym człowiekiem i marzenia bajkowe i w ogóle. A teraz też jako dorosłą osobę zachwyca mnie marketing, jeśli chodzi o ten film, bo te wszystkie współprace marek i wydawane produkty są naprawdę spoko. To wszystko ma sens i to jest po prostu fajne. Jestem strasznie się cieszę, że mogę być tego częścią, że właśnie tworzyć to, tworzyć ten film, właśnie nagrywać dla was, pójść dosłownie na dniach na premierę. To jest coś takiego po prostu fajnego, wiecie, że można na chwilę zatrzymać życie i się trochę pobawić. To jest strasznie ważne. Myślę, że celem tej naszej społeczności YouTube'owej, oprócz no, tematu, który kochamy, jest właśnie też trochę takie oderwanie się od rzeczywistości. Myślę, że ten temat Barbie bardzo pozwala na zagłębienie się trochę w tą taką nostalgię lat 90. na takich, wiecie, dorosłych zasadach, ale nadal z dużą dozą takiej słodkości i takiej bajkowości, która, cholera, mi daje strasznie dużo satysfakcji. A wam? Piszcie koniecznie, która ze stylówek wam się bardzo podobała i co myślicie o takich odcinkach raz na jakiś czas. Dziękuję!